Łomica, nasz pałac tutaj, ma około 300 lat. Jest taki barokowy pałac ze swoją historią. I patrząc na tę historię, patrząc na tych murach, powstał już dawno, dawno temu pomysł, że fajnie byłoby, kiedy tych murach mogli odpowiadać swoją historią. Można trzy piętrach, trzy kondygnacjach obejrzeć: piwnic, parter i pierwsze piętrze. I w każdym pomieszczeniu jest odpowiadane w takim dosyć nowoczesnym sposób poprzez aplikację z filmików historia tego pałacu. Dbałość o szczegóły, o detale wyposażenia tych wszystkich sal. Można naprawdę się poczuć tak jak osoby z tamtej epoki, z tamtych czasów, w jakich warunkach żyły, jak spędzały wolny czas, jakie rozrywki na przykład im towarzyszyły w życiu codziennym. Myślę, że to jest takie najciekawsze. Jesteśmy zaskoczeni i zachwyceni. To miejsce jest ciekawe, jest inne od pozostałych atrakcji. Myślę, że odniesie sukces. Przede wszystkim podoba mi się to, że coś w końcu w tych pałacach w Kotlinie Jeleniogórskiej jest. Bo do tej pory było tylko coś do spania albo coś do jedzenia. To, że pałac będzie piękny, wiedziałam, że aż tak piękny to nie. Dom modlitwy w tej chwili jest odbudowywany w parku pałacu i tam też powstaje cyfrowa wystawa, która będzie mówić o reformacji, kontrreformacji, czemu powstało w ogóle tutaj na Dolnym Śląsku domy modlitwy. 7 kilometrów od Łomnicy w Bukowcu działa z powodzeniem multimedialne Muzeum Tajemniczy Las. A to nie koniec nowości w tym niezwykłym kompleksie. W pierwszej kolejności uruchomiliśmy artystyczną stodołę, w której odbywały się i odbywają się od lat koncerty i spektakle teatralne. W mniejszej części sali budujemy i będziemy oddawać już w maju kolejne muzeum czy też wystawę interaktywną. Będzie można zobaczyć w oryginale listy Redena, założyciela parku w Bukowcu. Adaptujemy budynek dawnej owczarni, jeden z budynków folwarku, na Centrum Edukacyjno-Kulturalne. Tam poza salą multifunkcyjną na parterze, ponad nią na piętrze będzie kilkanaście sal edukacyjnych, takich pracowni warsztatowych.